Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, w dzisiejszym odcinku już robimy sobie ostatnią właściwie fazę Pikema w Londynie, oczywiście 2018. Ogólnie ten turniej dla mnie taki średni, ponieważ tutaj mogłem się posłuchać, mogłem zrobić tak jak większość osób i dać po prostu Liquid na 3-0. Większość osób też tak dawała. VP mogłem dać na 0-3, bo tak mi podpowiadał umysł. Tutaj bym na pewno zamiast VP Wege dał. No i tak to już bym miał tutaj jakieś tam punkty więcej. Tutaj tak samo, myślałem, że Ninja Sin Pyjamas da radę. Niestety nawet nie dostali się dalej. Liquid miało 3-0 i Complexity, więc tutaj kolejne punkty, już tutaj tym razem 3 za tą serię. Herelazes też chciałem obstawić, ale nie było miejsca. Cloud9, no to wiadomo jak zagrali. W sumie gdybym wiedział, że oni aż tak słabo grają, to na pewno bym ich nie dał i właśnie dał tutaj, dajmy na to, Herrealizers 0-3, Mousesports, ktoś by się spodziewał, raczej wątpię, i 0-3 miał jeszcze Winstrike, no to też jakbym dał tak jak większość właśnie dawała, no to miałbym kolejne punkty. Tutaj 5 razy po 3 punkty, tutaj 4 po 1 punkt, więc... No tak średnio bym powiedział, mam 19 punktów, brakuje mi 6 do brązu, no i co, dzisiaj mamy już tutaj ostatnie drabinki. Dalej przeszło Complexity, MIBR, BIG, NATO, Zviseret, Liquid, Hellraisers, Astralis i FaZe. Wszystkie mecze oglądałem, oprócz Complexity, ostatnie, wczorajsze to 16, to były jeszcze te ostatnie mecze w fazie. No i tak, tutaj myślę, że może być zaskoczenie, bo Complexity myślę, że może wyjść dalej, ale tutaj już nie będę ryzykował, bo ten pick'em mu jest tak po prostu naćkany, że tak powiem, że po prostu dam tak jak większość, tutaj dam Made in Brazil, bo po prostu nie stać mi na to, żeby jakieś punkty tam tracić, bo w sumie jeden dobrze trafiony pick i już będę miał brąz, ale ja chcę jednak walczyć o złoto. Tutaj patrzę sobie ranking znajomych. O, jestem pierwszy, proszę. Tutaj tylko Lin, 13 punktów. W ogóle 4 z 200 znajomych, którzy grają w CS-a, zrobi pikem w ogóle. Lol. Ale tutaj w sumie też nie najgorzej wyszedłem na tle moich znajomych. Tutaj też myślę, że Big może zaskoczyć, ale dam NATO z Visera. Tutaj dam Team Liquid. Hellraiser również może zaskoczyć, bo Hellraiser z Voxikiem i Istan to naprawdę jest dobra drużyna, no ale no, tutaj Team Liquid ma specyfikację, chyba tak to mogę powiedzieć, żeby wygrać ogólnie całego Majora, i FaZe Clan, tutaj Astralis oczywiście, bo FaZe Clan gra ten turniej, jak nie powiem co. Dalej MIBR i NATUS Vincer. W sumie tak to nie zastanawiałem się tutaj nad tym, bo w sumie tutaj już tak to byłby zwycięzca turnieju, bo tu są już półfinały. Kurde, w sumie nie wiem, czy srebro będę miał wtedy, jakbym źle trafił, ale dałbym tutaj na pewno Team Liquid, chociaż Astralis naprawdę też może wygrać całego Majora, więc naprawdę nie wiem, jak to się potoczy. Potem będę sobie pewnie pluł w brodę, że nie dałem dalej Astralis. Teraz zaufam Liquid, zobaczymy. Wtedy im nie zaufałem, teraz zaufam, zobaczymy, jak to wyjdzie. MIBR, NATUS, Visera, no to dałbym tu NATUS, Visera. Ale u nich w drużynie ostatnio są naprawdę jakieś problemy z... Nie problemy z... nie tyle co grom, tylko że no, naskakują na siebie, jak ostatnio na przykład Simple na Edwarda bodajże, jak go dźgnął nożem, czy tam nie wiem, czy to Electronic był? Nie wiem, nevermind. Dobra, no to tutaj dam MIBR, czyli finał wychodzi na to, że Team Liquid z MIBRem. Szkoda, że jednak Astralis nie było w tej drabince, bo jakby był finał Astralis i właśnie Team Liquid, to byłoby zdecydowanie fajniejsze. No ale co, już tutaj 4 minuty nagranie. No i zwycięzca wielkiego finału oczywiście Team Liquid. Tym razem Team Liquid zaufałem, oni naprawdę są bardzo jednym z tych, jak to się mówi, no po prostu oni, przez większość społeczności Team Liquid jest uważany za drużynę, która po prostu tego Majora wygra, bo oni bardzo dobrze grałem na tym Majorze, no żeby nie było tak jak z Ninja Sin Pyjamas, no ale zobaczymy. Aktualizuję oczywiście pewnie los, tak jak zawsze, powie mi, że nie tędy droga, już tutaj nie ma z tego, ale w sumie wystarczy tutaj jeden ping, żebym brąz miał, chociaż o to srebro chciałbym powalczyć, bo jak tutaj patrzę, te moje,
Tam tutaj z PGL-a tylko brąz, no to tutaj większość miało jakieś takie słabe. I srebrne z Bostonu, gdzie ledwo, ledwo udało mi się zdobyć, bo gdyby Cloud9 tego Majora nie wygrało, to bym tego już nie miał. Po prostu jedna drużyna ten. Za jedną drużynę punkty mniej już by nie było. Chociaż mogłem tutaj mieć złoto, gdybym dał Face Clan, że wygrała z Mousesports i coś tam jeszcze było, ale nie. A, i że na to z Viserys Quantum Ballator Fire, ale dałem Quantum Ballator Fire i Mouse, no i niestety nie pykło. Dobra, więc tak się prezentuje mój pikem. Jeszcze tutaj oczywiście standardowo otworzymy sobie skrzyneczki, bo mogę. Doładowałem sobie konto. No i co? Autoryzuj. Jedziemy. Skrzynka horyzontu. Ta najnowsza. I CZK Eko. O, w sumie zawsze od początku, gdy wyszła ta skrzynka, chciałem mieć tą CZT. Lekkie zużycie, patrzcie, bo ona jest fajna. I będę nią z pewnością grał teraz. Dobra, lecimy dalej. Będziemy mieli na jeszcze jedną. Skrzynią Gamma 2. Tutaj różowy skin przeleciał jakiś. I mamy 5-7. O Jezu, najgorzej. 5-7 w ogóle nie gram. Mało osób w ogóle chyba teraz 5-7 gra. Dobrze, że pikem się kończy, bo skrzynki mi się już skończyły. A mam trade bana jeszcze na kilka dni. I ostatnia skrzyneczka. Mamy maga fioletowego, dobra. Więc, no pikem się mój tak przedstawia, zobaczymy jak to wyjdzie. No, myślę, że pewniaków samych tutaj wziąłem, bo myślę, że naprawdę Team Liquid ma zdolność do tego, żeby tego Majora wygrać. W sumie większość społeczności to tak uważa. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, zobaczymy jak to wyjdzie, możecie pisać w komentarzu swoje typy, musicie zostawić trade link, a może wam coś rozdam, jak mi trade man minie. No i co, trzymajcie się i piona.